Cześć. Dzisiaj Wam opowiem o Motorola T82 Extreme. W sumie to będę tak trochę z instrukcji ściągał, bo Motorolka dopiero co do mnie przyjechała. Kupiłem używaną, ale właściwie jak nówka sztuka. Udało mi się tak kupić dosyć tanio. Także zaczynajmy. Motorolka to jest dwupak, więc jest w takim pudełeczku ładnym. W pudełku, proszę bardzo, się mieści tak. Dwie Motorolki, tu jest jedna, druga. Ładowarka do niej. Oprócz tego są zestaw taki słuchawkowy. To znaczy właściwie to jest taka jedna na ucho słuchaweczka i mikrofon na pałąku. Są no, instrukcja, naklejki personalizacyjne. Są takie malutkie. I smyczki i zaczepy. To znaczy klipsy. One wyglądają w ten sposób. Klipsy ja ich nie używam. Znaczy one były w sumie chyba w jednej założone, ale zdjąłem ten klips, bo one są takie te klipsy plastikowe, one są nieodchylane, się zakłada w ten sposób, ale zdejmuje się też łatwo. No nie chcę go używać, bo on będzie mi tu rysował, poza tym w sumie to on mi nie jest potrzebny do niczego, ten klips na razie, nie wiem, może gdzieś tam na wyjście, jak przy plecaku czy coś, zobaczymy, ale tak generalnie to one mi nie są potrzebne, te klipsy. Więc klipsy sobie chowam tutaj do tego etui. Naprawdę fajny zestaw to jest. Wszystko ładnie uszyte i tak dalej. No dobrze, przejdźmy do samej Motorolki. Motorolka jest wykonana z plastiku oczywiście. Plastik bardzo dobrej jakości jest. Nic tu nie trzeszczy, nic z zewnątrz. No, wygląda tak może dziecinnie, ale taki design ma po prostu. Ale ogólnie to jest taka wersja dla dorosłych. Zresztą jest używana przez na budowach, jest używana przez drogowców i tak dalej. Te Motorolki są bardzo popularne właśnie ze względu na to, że mają solidną budowę. Nic im się tu nie potłucze i są dosyć takie odporne na uszkodzenia. No tak, i co my tu mamy w tej Motorolce? Mamy, tutaj z tyłu się nalepia te naklejki personalizacyjne. Można sobie na tych naklejkach pisać, ja sobie tutaj zaznaczyłem, ale generalnie na naklejkach można pisać. Tam są też ikonki, więc jak ktoś ma kilka takich pemerek, to się nie pomyli. Tutaj jest port ładowania micro USB. Nie wiem, dlaczego Motorola zastosowała micro USB. Na ten model ma już kilka lat. Mogli zrobić USB-C. Znaczy, no, oczywiście jest ładowarka w zestawie, ale no, w samochodzie czy coś to można ładować. To jest zaleta. Normalnie z takiej zwykłej ładowarki. No, ale trzeba mieć taki kabelek dodatkowo. Tutaj mamy przyciski od latareczki PTT, czyli wciskanie mówienie, do kopiowania przycisk częstotliwości i przycisk alarmowy. Z przodu jest ekran. I mamy przyciski tak, przycisk blokady, przycisk menu, tutaj głośność albo zwiększanie kanałów, albo przewijanie menu. Tu mamy przycisk skanowanie i monitorowanie i przycisk dźwięk wezwania, czyli naciskamy, zaraz to pokażę, jak to działa. Więc nic tu nie ma nadzwyczajnego. Antenka jest taka giętka trochę. I tu fajna jest antena, bo jest taka antena długa dosyć, ona jest długa i do samego końca, jak się wyjmie bebechy, to ta antena jest aż tu do końca. To jest naprawdę dobra rzecz, bo czym dłuższa antena, tym po prostu radio lepiej zbiera. Co mamy z tyłu? Z tyłu mamy klapkę, jest tam taki klipsik, podnosi się ją, w środku jest zestaw akumulatorków. Zestaw akumulatorków ma, teraz tu jest napisane ile on tam ma, 800 coś chyba. Ślepy. A jest, 800 mAh. Mało, no. Taki sam zestaw, tylko ładniejszy jest z Baofengu F22 i on ma 1400. I pasuje tu, więc można sobie taki zestaw z Baofenga kupić i sobie używać. Jako ciekawostkę jeszcze powiem taką rzecz, że te akumulatorki można ładować przez radiotelefon, czyli tutaj sobie i one się ładują. Natomiast oprócz tego można używać baterii. Wkładamy trzy baterie, trzy paluszki i działa.
paluszków nie da się ładować. Oczywiście, po pierwsze, nie wolno, bo wybuchną. Po drugie, jeżeli byśmy wsadzili tutaj trzy akumulatorki, to też ich nie naładujemy przez ten port. Ponieważ jest to zablokowane przez producenta po to, żeby ktoś nie naładował baterii i mu to nie wybuchło. Żeby zdjąć tą blokadę, trzeba rozkręcić tą motorolkę i odciąć kabel, który dochodzi do tego styku. I wtedy będzie się ładować. W motorolce jest głośność rozwiązana w ten sposób, że po włączeniu radiotelefonu to od razu mamy głos. Nie jest zero, czyli nie zwiększa się od zera, tylko już jest jakaś głośność. No i tak samo jest w Baofengu F22. Tutaj jest o tyle lepiej, że można to naprawić, to znaczy poprawić właściwie, mostkując dwa styki na potencjometrze. Trzeba rozebrać, mostkować i będzie działać. No ale no to jak ktoś tam komuś to przeszkadza oczywiście, bo no, mnie nie przeszkadza. No dobrze, więc to sobie wkładamy, ten akumulatorek. Zakrywamy klapką. Dobrze jest tak zakryć, żeby tego nie podgiąć, bo może gdzieś tu podejść i później będzie nieszczelne. Tutaj naokoło jest uszczelka, ponieważ to jest wersja Extreme, która jest ekstremalnie szczelna w porównaniu do zwykłej wersji. Nie wiem, nie sprawdzałem, czy pływa. Raczej nie pływa, ponieważ Motorola sprzedaje wersję pływającą, więc ta raczej nie pływa. Natomiast jest odporna na zachlapanie, na zalanie, jakieś takie, na deszcz powiedzmy. O. Te dwa styki to jest do ładowania podstawkowego. Jak ktoś kupi sobie 12 motorolek, to są podstawki, takie jakieś uchwyty specjalne i tam można je wszystkie wsadzać i ładować naraz. To się zamyka nie na zatrzaskiwanie, tylko trzeba ten rygielek przesunąć i tutaj już wtedy jest zamknięta klapka. Czy to jest lepsze rozwiązanie takiego zatrzaskiwania? No, nie wiem, czy jest lepsze, na pewno nie jest gorsze. Łatwo się tu przesuwa paznokciem, więc spoko. Dobra, z przodu mamy taki jednolity panel, ekran jest ukryty pod spodem, to jest naprawdę fajna sprawa, bo ładnie to wygląda po prostu. No i co, jak włączymy, tu mamy głośnik oczywiście, tu mamy mikrofon. I teraz jak włączymy tą motorolkę, to, ona piknęła, nic nie mówi. W Baofengu mówi, że, czy tam w Retevisie na przykład, mówi, że jest kanał 5 albo welcome. Tutaj nic, motorolka nie mówi i gaśnie szybciutko. Nie da się tego ekranu niestety tak zrobić, żeby był cały czas podświetlany. Nie wiem dlaczego takie oszczędności zrobili energii, może dlatego, że ten akumulatorek jest taki mały, no ale tak zrobili. Trzeba nacisnąć przycisk i on się wtedy podświetli. To podświetlenie, jak widać, jest bardzo wyraźne. O, i teraz się ściemnił trochę i mógłby być taki właśnie przyciemniony cały czas. I to by było fajnie, a nie ciągle trzeba naciskać. Dobrze. To zobaczmy, co my tam dalej mamy. Tu na tym ekranie mamy tutaj ikonkę dwóch kanałów. Jak jest Dual Watch włączona, to ona się włącza. Później mamy ikonkę ta, która tutaj się podświetla. To jest ikonka dźwięku klawiszy. Ikonka dźwięku klawiszy jest. No, nie wiem, po co ta ikonka dźwięku klawiszy. Bo w końcu słyszymy, czy jest dźwięk klawiszy, czy nie ma dźwięku klawiszy, ale dali ikonkę. No dobra, więc jest ikonka. Później tutaj następna ikonka się wyświetla, łatwe parowanie, czyli jak zaczniemy parować, to będzie ikonka do łatwego parowania. Później jak wciśniemy skanowanie, zaraz mogę wcisnąć skanowanie. O, proszę bardzo. Ikonka skanowania. Skanuje się. Ikonka jest skanowania. Później mamy wskaźnik oczywiście naładowania akumulatora. Później mamy TXRX, czyli jak naciśniemy, tu mamy TX, a obok jest RX. Później jest jeszcze kłódka. Jak zablokujemy, czyli tak, blokujemy teraz klawiaturę. Proszę bardzo, zapaliła się kłódka. O, widać, widać. Naciśniemy jeszcze raz i się odblokowywuje. A obok kłódki jest ikonka od wibracji, bo ta motorolka, tak jak smartfon, ma powiadomienia wibracją. I ta wibracja jest taka konkretna. I muszę przyznać, że jest to dobra rzecz, bo jak się w hałaśliwym środowisku rozmawia, to ktoś
gdzieś na skrzyżowaniu, jesteśmy w Śródmieściu czy gdzieś, jest duży ruch pojazdów, dużo hałasu, możemy nie usłyszeć, jak nas ktoś będzie przez tą motorolkę wywoływał, no to wtedy będziemy to czuć na pewno, bo ta wibracja trzęsie porządnie motorolką, no i mamy takie powiadomienie. Później jest na samym dole, tutaj jest VOX, czyli jak mamy uruchamianie, pobudzanie dźwiękiem, tak? Czyli jak zaczynamy mówić i motorola wtedy zaczyna nadawać, no to wtedy, jeżeli ten VOX jest włączony, to wtedy jest tutaj ta ikonka. Co tam dalej mamy? No oczywiście jak włączymy tą motorolę, ma tylko 8 kanałów, więc trzeba sobie uruchomić pozostałe 8. Dalej mamy menu. Przejdziemy do menu. Menu włączamy tym przyciskiem. Jest on te 4 kropeczki. Teraz włączyliśmy podświetlenie. A teraz menu. Pierwsze naciśnięcie to jest zmiana kanału. Góra, dół. Zmieniamy sobie kanał. Drugie naciśnięcie to jest zmiana kodu. Znaczy kodu, przepraszam, to jest ton. Nazywany kodem. Nie wiem czemu, bo to nie jest żaden kod, tylko to jest ton. Tych tonów Motorola ma 121. 121. Oni to nazywają kody podrzędne. Nie wiem dlaczego, bo to są tony po prostu. Tony CTCSS i DCS. One są połączone. Jest ileś tonów CTCSS i część jest DCS. DCS to są cyfrowe tony i one są od końca. Ileś ich tam jest od końca, tych tonów. Są trochę podobno lepsze od tych CTCSS, które są analogowe. Nie wiem dokładnie, na czym różnica polega, no ale jest taka różnica. I teraz odnośnie tych tonów, to ważną rzeczą jest taka informacja, że jest 121 tonów i one są po kolei. Czyli mamy tutaj, jak weźmiemy, o, sobie ustawiamy, to po kolei raz, dwa, trzy i tak dalej, aż do 121. Nie ma żadnej informacji, który to jest kod. Nie ma. W instrukcji też chyba nie ma tej informacji. Motorola informacji takich udziela, jak się maila napisze. To oni wtedy udzielą takiej informacji. Natomiast w instrukcji tego nie ma. To ma znaczenie z punktu widzenia połączenia się, znaczy ustawiania tych kodów i łączenia się z innymi radiotelefonami. Ponieważ Motorola zrobiła sobie 121 kodów i to nie jest w żaden sposób znormalizowane. To znaczy, tak jak mamy 16 kanałów i do każdego kanału mamy przypisaną częstotliwość w PMRC, no to do numeru kodu już nie jest przypisana częstotliwość na sztywno. Motorola ma te kody bardzo wybiórczo, więc kod u Motoroli, który jest powiedzmy 15, to nie jest 15 w kolejności kod na przykład w Baofengu. Jest różnica i one jakby przeskakują względem siebie. No, nowi użytkownicy na przykład Baofengów przeważnie piszą na grupach, że nie mogą się połączyć z innymi radiotelefonami. No nie mogą się połączyć, bo mają różne, poustawiane różne te kody. I po prostu je trzeba w ogóle do zera wyzerować, te kody, czyli je wyłączyć, albo po prostu ustawić te same. Jak ustawić je te same? Na stronie mam taką tabelkę porównawczą, gdzie widać te różnice. Najlepiej po prostu metodą prób i błędów, czyli ustawiamy, dajmy na to w Motorolce sobie tam 15 kod, a w Baofengu bierzemy 15, działa, no nie działa, to zmieniamy wyżej, działa, nie działa, no to jeszcze wyżej, nie działa, no to jeszcze trochę wyżej. Generalnie ta różnica potrafi być o kilka jednostek, więc między Motorolą a Baofengiem. Więc no tu trzeba dopasować. Można sobie też zrobić, ponieważ Motorolka ma możliwość skanowania i ustalania kodów CTCSS i tych DCS-ów, więc można włączyć nadawanie w Baofengu, tu włączyć skanowanie i Motorolka nam pokaże, który to jest kod. To znaczy pokaże ten kod, jeżeli ten kod będzie się zgadzał z kodem w Motorolce. Jeżeli nie będzie się zgadzał, to pewnie go nie pokaże. To wtedy trzeba przestawić kod Baofengu na jakiś inny
i znowu włączyć to skanowanie. No, także tak to wygląda z tymi kodami, kodami, tonami. Z tymi tonami w Motorolce. Nie jest to jakieś bardzo upytliwe, bo no bo tych kodów w sumie to też tak się używa rzadko. No dobrze, lecimy dalej z tą Motorolką. Więc mamy tak. Mamy menu, czyli mamy ustawianie kanałów, zmiana kanałów, góra, dół, bo głośność zmieniamy sobie tu. Później mamy czy tak kanały, później mamy tony i później mamy dźwięki. Dźwięki połączeń. Dźwięki połączeń to są te dźwięki. Czyli tak, jestem na tym, chcę, żeby mnie usłyszeli wszyscy w mojej grupie, że ja coś chcę od nich. Naciskam. Pyk, i dzwoneczek u nich dzwoni. U wszystkich na tym kanale dzwoni dzwoneczek. I wszyscy wtedy wiedzą, że to ja wołam. Każdy może mieć inny dzwoneczek ustawiony i tak w ten sposób się wywoływać. Zamiast krzyczeć Jarek, Jarek, zgłoś dla Małgosi, no to może Małgosia nacisnąć dzwoneczek i Jarek wie, że Małgosia dzwoni. To tak przykładowo. Więc mamy te dźwięki połączeń. Później mamy... Proszę bardzo, znowu trzeba wejść. Dźwięki połączeń. Później mamy Vox. Ja mam wyłączony Vox. Vox można ustawić w trzech poziomach czułości. Od najbardziej czułego do najmniej czułego. Ten poziom czułości ustawia się w zależności od środowiska. Czyli jak jesteśmy w głośnym środowisku, gdzie jest dużo hałasu, to żeby ten hałas nam Voxu nie uruchamiał, to musi być on mniej czuły, ten Vox. I odwrotnie, jak jest cicho, to żebyśmy nie krzyczeli do mikrofonu, to ustawiamy tą czułość wysoką, żeby od razu ten Vox wyłapywał to, co my mówimy i uruchamiał nadawanie. Później mamy, czyli tak, mamy Vox. Proszę bardzo, tu jest ten Vox. Tu mamy dwa kanały. Widzicie, ta ikonka dwukanałowa. I można sobie ustawić kanał do monitorowania. Widzicie? Ja miałem ustawiony trzeci, więc on się automatycznie jakby włączył i teraz trzeci z tym piątym się cały czas są w nasłuchu. To jest dobra rzecz, ponieważ w górach jest przyjęte, że kanał ratunkowy używa się trzeciego kanału z tonem 14 jako kanału ratunkowego. W Czechach jest to kanał pierwszy, na Słowacji tak samo jest pierwszy. Chyba na swojej stronie mam to wszystko opisane, który jest stąd przypisany do takiego kanału. We Włoszech to jest chyba ósmy i nawet radiotelefony Midlanda mają specjalny przycisk do uruchamiania tylko tego kanału. No tutaj tego nie ma, więc trzeba sobie wejść ten Dual Watch i sobie nasłuchiwać. Po prostu idziesz sobie na wycieczkę, masz piąty, jesteś na piątym kanale z wycieczką, ale chcesz nasłuchiwać ten trzeci 14, bo może ktoś coś powie ciekawego, tak? Nie wiem, lawina schodzi, albo idzie burza, albo ktoś nogę złamał i potrzebuje pomocy. U nas w górach no, generalnie jest zasięg komórkowy, więc radio stacje krótkofalówki są takie, powiedzmy, jeszcze nie do końca popularne, ale trzeba pamiętać o tym, że w górach strasznie szybko żre baterie, ponieważ jest daleko do BTS-ów i po prostu żre baterie. Poza tym robimy zdjęcia też smartfonem, więc ta bateria jest zużywana dosyć mocno. Dlatego warto mieć taką krótkofalówkę, warto mieć takie walkie-talkie, żeby sobie w razie czego można było kogoś zawołać, poprosić o pomoc. Dobrze. Czyli tak, tu mamy ten Dual Watch. On sobie tu chodzi. Jak go wyłączyć? Naciskamy przycisk od menu. I się wyłącza. Dźwięki, Vox, Dual Watch. No tu mamy kanały, tu mamy tony. O, tu mamy wibracje. Ikonka wibracji. Jeżeli jest włączona wibracja, to widać tą ikonkę właśnie. Dobra, co mamy dalej? Dźwięki klawiatury. Włączone. I jest ikonka, że włączone.
A na samym końcu dźwięki klawiatury i Roger Beep. To jest tak, off, on. A, to jest ikonka Roger Beepa. Dobrze, czyli mamy włączony Roger Beep. Na końcu rozmowy. O, gadam, gadam. Puszczam i jest ten plum plum. Więc to jest właśnie Roger Beep. Nie trzeba mówić mikrofon do ciebie, tylko rozmówca wie, że skończyliśmy transmisję właśnie, bo słyszę tego Roger Beepa. To jest właśnie to. Następna rzecz, no to, której tutaj z menu nie wybierzemy, to jest klonowanie. I teraz to klonowanie, to jest przycisk klonowania, czy też parowania. Jeżeli go naciśniemy, usłyszeliśmy jeden dźwięk. To znaczy, że radiotelefon jest gotowy do odebrania informacji o tym, jak się ustawić, czyli do skopiowania kanału. Przykładowo, mamy cztery radiotelefony, bierzemy w trzech radiotelefonach, naciskamy i słyszymy jedno piknięcie, mruga ikonka. One są wtedy przygotowane do kopiowania. Natomiast jeżeli chcemy, żeby przekazać to, co my mamy na ekranie, to naciskamy. O, mamy pik pik, mruga. I w tym momencie ten kanał, informacja o tej częstotliwości została przekazana pozostałym uczestnikom. Następna rzecz, która tu jest. Tryb alarmowy to jest naciśnięcie, znaczy wchodzi się w ten tryb przez naciśnięcie tej ikonki. I teraz zobaczcie, jak nacisnę tą ikonkę. Widzieliście? Na maksa się podgłaśnia głośnik i jest taki dźwięk. 8 sekund trwa. Czyli przez 8 sekund jest wycie, a później przez 22 sekundy, czyli w sumie 30 sekund, można coś powiedzieć i telefon będzie z otoczenia zbierał te wszystkie dźwięki. I akurat z jakiegoś powodu nie możemy normalnie zaalarmować reszty grupy, no to wtedy naciskamy ten przycisk, on generuje ten alarm i możemy mówić. Po 8 sekundach możemy mówić, i nas wtedy usłyszą, bo jesteśmy w trybie nadawania. Więc w sumie to trwa 30 sekund. Później to się wyłącza i już Motorola przechodzi w tryb odbioru. Ja jeszcze coś, jedną rzecz sprawdzę dla was. Zobaczcie, mam tu Baofenga F22. To wygląda w ten sposób. I teraz tak, włączam Baofenga. Powiedzmy, momencik, który kanał sobie weźmiemy? 7. Tu sobie weźmiemy kanał 7. Dobra. I teraz włączę ten alarm. Widzicie? Jego słychać tylko w Motorolce. Więc to działa tylko z motorolkami najwyraźniej. Natomiast wywoływanie dzwonkiem tym działa ze wszystkimi. Natomiast tu to tylko motorolki. Z tego co widzę. Może z Baofengiem to nie działa, może działa z Widlandem. Nie wiem, nie sprawdzałem, ale wygląda na to, że to jest tylko motorolka. Pewnie przy okazji naciśnięcia tego przycisku jest wysyłany jakiś ton, który pobudza po prostu tej samej marki Motorolki i tej samej, no. No i właśnie tak to działa. No dobrze. Tego przycisku właściwie się nie będziecie używać pewnie i nie życzę, żeby ktoś używał, więc to tak jest po to, żeby, nie wiem, chyba powkurzać tylko ludzi wokół siebie tym hałasem. No dobra, to mamy to. Później tak, no mamy tu latareczkę. Teraz pokażę wam, na czym polega
ten przycisk, no, o co chodzi w tym przycisku monitor. Każda krótkofalówka zasadniczo, takie walkie-talkie, taka PMR-eczka ma blokadę szumów. To jest blokada w Motorolce, ona jest nieregulowana w ogóle. Ona jest już. W niektórych można sobie regulować, ustawiać zakres blokowania tych szumów, tak jak w CB radiu jest, powiedzmy. Tak samo tu można sobie ustawiać i to jest generalnie dobra rzecz. Tu niestety nie da się tego ustawiać, ale czasami jest tak, że sygnał jest słyszalny, ale on jest bardzo słaby. I jeżeli jest ta blokada szumów, to ona będzie to blokować, ponieważ on nie będzie na tyle silny, ten sygnał, żeby ta blokada szumów się wyłączyła. Więc żeby sobie posłuchać tych słabych sygnałów, jest taki przycisk monitor. Jeżeli go naciśniemy... O. Trzeba nacisnąć i przytrzymać. Słyszymy właśnie te całe szumy. No tutaj na minimalnym, widzicie jak głośno było na minimalnym. Dlatego niektórzy robią ten mod z tą głośnością tutaj, żeby właśnie tego nie było. No tak, więc trzeba dłużej przytrzymać i wtedy ta blokada szumów się wyłącza i słychać wszystkie te słabe sygnały. No dobra, skanowanie teraz. Skanowanie tutaj w tym radiotelefonie ma dwa tryby. Pierwszy to jest podstawowy, drugi zaawansowany. Polega to na tym, że jeżeli mamy ustawione kanały z tonami, włączymy skanowanie, to on będzie leciał tylko po tych kanałach z tymi tonami. Będzie je skanował. Natomiast nie będzie nic innego skanował. Natomiast jeżeli ustawimy na zero, to on będzie wtedy leciał przez wszystkie kanały i będzie też wykrywał tony. Więc lepiej skanować w tym drugim trybie, czyli ustawić sobie na zero kanał, z którego się skanuje. I to tyle w sumie. Polecam, świetnie jest wykonana ta Motorolka. Fajny radiotelefon. No dobra, dzięki, że dotrwaliście do końca. Trzymajcie się. Cześć.